Zespoły prądotwórcze DEDRA to podstawowe urządzenie będące awaryjnym źródłem energii w przypadku zaniku napięcia w sieci bądź jako dodatkowe źródło zasilania wykorzystywane w gospodarstwach domowych, na działkach, kempingach czy obszarach, na których odbywają się prace remontowo-budowlane. Urządzenia te wyposażone są w silnik czterosuwowy, którego rozruch odbywa się za pomocą linki. Zastosowanie miedzianego uzwojenia silnika zwiększa żywotność całego urządzenia oraz wpływa na stabilną pracę. Generatory DEDRA to urządzenia, które mają wiele zróżnicowanych zastosowań. Posiadają wbudowane gniazda zasilające prądu zmiennego na 230 V, niektóre modele 400 V oraz gniazdo prądu stałego 12 V. Świetnie sprawdzą się podczas prac wykonywanych elektronarzędziami i maszynami budowlanymi w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci elektrycznej. Produkty te cechują się wysoką sprawnością i długim czasem działania przy niskim zużyciu paliwa. Podstawowym parametrem doboru generatora jest moc urządzenia. Model DGB2510 o maksymalnej mocy silnika 2,2 kW, model DGB3600K o maksymalnej mocy silnika 3,2 kW, model DGB6500K o maksymalnej mocy silnika 5,5 kW. Największą jednostką, jeżeli chodzi o maksymalną moc silnika, jest model DGB7503K o mocy maksymalnej 6,5 kW i mocy pracy ciągłej 6 kW. Wyposażony jest w jedno gniazdo 230 V, jedno 400 V i gniazdo prądu zmiennego 12 V. Duży zbiornik paliwa zamontowany w górnej części urządzenia. 25 litrów pozwala na bardzo długi czas pracy. Nowością w ofercie jest agregat prądotwórczy inwertorowy DEGA 2000 o kompaktowej budowie, o mocy maksymalnej 2 kW i mocy pracy ciągłej 1,8 kW. W tym modelu możliwe jest zwiększenie mocy agregatu do 3,2 kW przy równoległym podłączeniu dwóch urządzeń tego samego typu. Agregatów prądotwórczych nie można używać w pomieszczeniach zamkniętych, słabo wentylowanych oraz w środowisku mocno zawilgoconym. Pamiętajmy również, że przed pierwszym uruchomieniem generatora należy go zalać olejem przeznaczonym do agregatów prądotwórczych.